Cześć, witajcie na kanale Market Lejman. Ja nazywam się Małgosia Lejman i dzisiaj jest 1 stycznia. Wobec tego składam Wam moc najgorętszych życzeń z okazji nowego roku. Niech ten rok będzie dla Was bardzo łaskawy, niech obdarzy Was miłością, zrozumieniem, radością, uśmiechem i spełnieniem wszystkich planów, które macie na ten rok. Wszystkich założeń, zamierzeń, jeżeli takie będziecie robić, jakieś listy na przykład. Ja nie robię, ale wiem, że część na pewno osób robi takie listy, co by chciało osiągnąć albo co zrobić w danym roku. Więc ja Wam życzę spełnienia tych wszystkich planów, ale przede wszystkim również zdrowia, bo ja wiem, że jak jest zdrowie, to wszystko jakoś później się ułoży i naprawdę jakoś to życie idzie bardziej gładko. Więc jeszcze raz, wszystkiego co najlepsze w nadchodzącym, czy w tym już zaczętym nowym 2024 roku dla Was. No dziewiarkom oczywiście życzę bardzo dużo weny twórczej, skończonych projektów i planów na następne i żeby oczywiście włóczka się nigdy nie kończyła, no i oczywiście, żeby się pieniądze na włóczkę nigdy nie kończyły. Ach, i żeby Wam nie brakło włóczki w sklepach, jak zamawiacie, bo ja na przykład no taką sytuację teraz mam na ten moment, ale za chwilę o tym powiem. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego życzę Wam w tym 2024 roku. A teraz chciałabym Wam powiedzieć, co zrobiłam przez ten czas, kiedy mnie nie było, czyli przez jakieś dwa, czy nawet może więcej niż dwa tygodnie. Otóż tak, jeżeli chodzi o prezenty świąteczne, wymyśliłam sobie, że mężowi zrobię sweter. No bo tak, wiadomo, że tylko dla siebie robię, dla siebie, trochę dla synowych, a dla męża jakoś tak, no nie miałam weny. Po pierwsze nie miałam weny, po drugie jak sobie pomyślałam, że to jest taki, będę dziergać taki duży, wielki sweter, to mnie trochę siły opadały, no i te plany jakoś tak się przedłużały. I wymyśliłam sobie sweter w związku z tym, że mąż lubi takie oliwkowe, wojskowe kolory i pomarańczowe również lubi. Będąc ostatni raz w Biferno, kupiłam fantastyczną włóczkę. Włóczka z Lanagato, zaraz Wam pokażę. Taką oliwkową, taką o. To jest taki tweed. Zrobiłam nawet próbkę. Próbka wyszła bardzo ładnie. Spójrzcie, jak ładnie próbka wyszła. I pomyślałam sobie, że z takiej włóczki to podobałby mi się taki klasyczny sweter. No po prostu same, właśnie takim ściegiem. Takim o. Prawy, lewe. Jeden rząd prawy, drugi rząd lewy, czyli jerseyem. I włóczka zaraz tutaj gdzieś miałam. Uciekł mi kłębuszek. Jest. Włóczka to się nazywa ta włóczka Everest. I to jest 100%. Tak mi się wydaje, że to jest 100% wełna. Nie wstrzeliłam się. Nie. 95% wełna i 5% wiskoza. Czekałam na okno pogodowe. No niestety się nie doczekałam, więc pomyślałam, że jak teraz nie nagram, to już znowu mi tydzień umknie. Taka jest etykieta. I naprawdę fajnie wygląda ta włóczka. Ona jest w różnych kolorach. Ja dla siebie jeszcze kupiłam taki tweed granatowy na taką princeskę. Na razie odłożyłam, ale będę ją robiła w niedalekiej przyszłości. I wiecie co? Kupiłam wzór od Petit Knit, bo no w zasadzie bardzo dużo dziewiarek korzysta z jej wzorów. Pomyślałam sobie tak, no przecież jak tyle osób korzysta, niektóre mówią, że nie znają angielskiego, no ja tam trochę ten angielski, znaczy nie żebym tam mówiła jakoś, nie wiadomo jak, ale no nie jest mi obcy ten język aż tak bardzo. Pomyślałam sobie, że no dam radę. Jeszcze zaopatrzyłam się w taki e-book od chyba konturek.pl, od konturka, nie wiem jak się nazywa chyba Ala, ale mogę mylić, bo ja nie znam tej pani, tej dziewczyny. Zamówiłam sobie takie tłumaczenie. Jest taki, wszystkie takie skróty angielskie są przetłumaczone, polecam Wam. I zrobiłam tyle.
prułam chyba z, nie wiem, z 6 razy i poległam po prostu na tym opisie. To jest sweter robiony od góry do dołu raglanem. Ja jeszcze nigdy nie robiłam swetra od góry do dołu. Ja jestem z tej tak zwanej PRL-owskiej starej szkoły i wszystkie swetry robię od dołu do góry, nie od góry do dołu. I po prostu poległam na tym swetrze. Pomyślałam sobie tak, muszę coś wymyślić, muszę jakiś sweter zrobić temu mojemu mężowi. I słuchajcie, zrobiłam sweter rzutem na taśmę, kończyłam go w Wigilię, ukradkiem w kącie, w najdalszym miejscu naszego domu. Ale muszę Wam powiedzieć, że tak powiem, bardzo dobre to będzie przysłowie, zamienił stryjek siekierkę na kijek, bo wydawało mi się, że sweter jest łatwy, szybki do zrobienia, faktycznie szybki, opis był na 9, nawet takie druty zamówiłam, ale okazało się, że tak, dość, że sweter łatwy wzór miał, ale miał też raglan i miał kieszenie i miał jeszcze kaptur, no więc, no i dziurki na guziki, no, ale dziurki to już najmniejszy problem. I pokażę Wam ten sweter. To jest naprawdę kolos. Ja tutaj, jak mi się uda, to zdjęcie dam tego swetra. Zrobiłam go na podłodze. No i męża też w tym swetrze obfotografowałam, także też wrzucę zdjęcia. Dajcie taki sweter. Wielki, końca nie widać. Tu są kieszenie. Takie. O tak. Taki. To jest sweter w typie kangurki. Niegdysiejszej. No i kaptur. To jest naprawdę kawał swetra. Dałam radę, ale powiem Wam, to nie wiem, to było szaleństwo. To było istne szaleństwo. No ale tak jak mówię, dałam radę. Za ten oliwkowy się wezmę, jak już będę miała trochę spokoju, czyli myślę, że gdzieś w połowie roku, może po połowie roku. Nie prędzej, chyba że coś się zdarzy i faktycznie prędzej to zrobię. Chciałabym rozgryźć ten wzór, chciałabym zacząć robić od góry do dołu swetry, nawet sobie zaplanowałam dwa. Takie z gazety, jedna z Dzianiny, a druga chyba z Sandry. Także już wiem, co będę robiła z włóczki Noro i bo pytałyście się, znaczy w komentarzach czytałam, że czekacie na Noro, co będę robić, więc już mam pomysł na Noro i będę robiła taki sweterek właśnie z tej włóczki od góry do dołu. I chyba też raglan tam jest, tak mi się wydaje. No, to tak tytułem jeszcze tych takich świątecznych rzeczy. Aha, od dzieci moich, to znaczy od młodszego syna i synowej, dostałam taką wspaniałą książkę. Ja nie mam książek o dziewiarstwie takich współczesnych, ponieważ no, to jest takie moje hobby. Nie przywiązuję aż tak wagi do tego, żeby właśnie znać te projektantki, wzory jakieś. Wystarczą mi te gazety. To jest w zasadzie takie hobby odskocznia od problemów, od właśnie, żeby tak oczyścić myśli z natłoku różnych właśnie problemów też, które tam w głowie gdzieś mi się kotują. Ale dostałam fantastyczną książkę. Taką książkę dostałam. Ekos się czyta. I są wzory inspirowane różnymi takimi osobami, paniami, kobietami, które są ikonami w jakiejś dziedzinie. Są i jest i Cyndi Lauper, jest i Madonna. No po prostu różne tam takie, wiecie, no takie. Tak, zobaczcie. Różne, różniste wzory. Ja oczywiście sobie wymyśliłam już jeden z nich, który będę robić, żakardowy. Nie wiem kiedy, ale postaram się go zrobić zanim umrę. Więc pokażę Wam ten żakardowy sweterek, który w zasadzie skradł moje serce. Jest też kamizelka do tego i bardzo, naprawdę bardzo chciałabym zrobić ten sweter. On jest tutaj w granacie. Pokażę Wam.
granacie. A tutaj jeszcze jest, to znaczy tło jest granatowe. O, jest jeszcze kamizela do tego. Taka można zrobić też kamizelkę. A jest jeszcze ten sweterek na tle bordowym. O, i też ładnie wygląda. I w sumie to nie wiem. I granat mi się podoba, i to bordo mi się też podoba. Fajne. To jest szósta chyba. Szósta albo ósma książka. Nie, ósma książka tej pani. Pani się nazywa Susan Crawford. Tak się nazywa pani. Jest Angielką i no i tak sobie projektuje i wydaje książki. Fajnie, nie? Tak, to tyle jeszcze z odnośnie prezentów. Zablokowałam ten sweter, o którym Wam opowiadałam dużo. To jest sweter ten z kokardką. I on już miał być oczywiście dawno, dawno skończony. Nie jest dalej skończony, ale posłużyłam się Waszymi sugestiami i bardzo za nie dziękuję. Wyprałam, zablokowałam ten sweter i teraz mam w takich kawałkach. O. W takich ładnych, równiutkich kawałkach i będę mogła zszywać. Także bardzo się cieszę. Tu są plecki, jak to tu jest? O, tu jest przodzik. Bardzo ładnie mi się to zablokowało. No i będę się próbowała wciskać, bo zrobiłam rozmiar 36-38, mając na uwadze, że schudnę do tego czasu. Oczywiście nie schudłam. Wprawdzie na święta jakoś nie czułam, że się za bardzo objadam, ale niestety nie schudłam. No, waga stanęła. Muszę się za to wziąć. I teraz tak, ostatnia rzecz, którą chciałam Wam pokazać, to to, że wzięłam się za, tak jak mówiłam, na chwilkę odkładam ten cytrynowy sweterek. O, właśnie ten, który bardzo, bardzo chciałam zrobić z włóczki Langians Sunshine. To jest linia Sunshine i nie, Sunshine to jest chyba kolor, a linia się nazywa, znaczy rodzaj włóczki to jest Wool Addicts. Tak. I to jest kolor taki, oj, cytrynowy. Nie wiem, gdzie to jest 100% bawełna. No, taki kolorek. Cytrynka taka naprawdę. I pokażę Wam. W zasadzie już mam plecki zrobione. Teraz tylko będzie podkrój, pach i jadę przodziki. Znaczy jeden przodzik, bo to jest w sumie tak. Długi ściągacz jest, właśnie taki też dekoracyjny ten ściągacz i ażur. Ale tak jak myślałam, ażur okazał się szalenie wymagający. Trzeba naprawdę uważać, zwłaszcza w pierwszym rzędzie, jak się go robi, bo potem to już jakoś tak ogarniam. Ale ten pierwszy rząd to naprawdę w zasadzie przy każdym raporcie to pruje, bo gdzieś się buchnę o jedno oczko i potem to no. No musi to wszystko być tak jak być powinno, no. Ale podoba mi się, fajny i taki jaśniutki kolor, no opalenizna wskazana, ale jak się trochę przypudruje nosek, jak ja to mówię, to też będzie dobrze, nie będzie źle. I wiecie co, oczywiście odnośnie jeszcze tego swetra dla męża, to Wam powiem, że spanikowałam, bardzo spanikowałam, bo przeliczyłam sobie włóczkę, w opisie była zupełnie inna włóczka, ja bym już nie dostała tej włóczki, znaczy nie doszłaby na czas. I ja próbowałam znaleźć odpowiednik i no, nie wiem, czy to taki super odpowiednik znalazłam. Zrobiłam z włóczki z Peru 100% wełna, ale szukałam odpowiednika na druty, żeby druty były mniej więcej takie same. Ja tutaj robiłam ósemką, w opisie była dziewiątka. Dziewiątką to mi wyszedł, nie wiem, jaki wielki ten sweter. W każdym razie spanikowałam i dokupiłam jeszcze trzy motki takiej samej włóczki.
ale wcześniej obliczyłam ilość metrów i z metrażu powinno mi wystarczyć. I wiecie co? Wystarczyło mi, nawet mi został jeden motek z tego pierwszego zamówienia. W związku z tym mam 4 motki, czyli 20 deko włóczki. I nie wiem, co z niej będę robić, no bo 20 deko, nie wiem, czy mi na jakiś, może na taki pudełkowy sweterek wystarczy, albo na kamizelkę, nie wiem, bo kolor jest dosyć ładny. I teraz tak, zrobię unboxing, ponieważ oprócz tej włóczki, jeszcze tej, której niby miało mi braknąć, zamówiłam sobie włóczkę, która jest, tak myślę, że dobrze zamówiłam, która jest kolorem roku, w tym roku wybranym przez Pantone, znaczy z Pantone, i jest to kolor Peach Fuzz, czyli taki brzoskwiniowy puch, można powiedzieć. Kurz, puch, no ale puch, powiedzmy. Umówmy się, że to jest brzoskwiniowy puch. Ja nie przepadam za tym kolorem tak naprawdę, ale chciałam coś mieć, no po prostu. Nie wstrzeliłam się z magentą. Magenta dalej, bo w zeszłym roku była Vivre Magenta, czyli no, hura magenta, można powiedzieć. I miała być sukienka i będzie sukienka. Zamówiłam sobie nawet włóczkę na tą sukienkę, ale znowu czekałam, aż schudnę, bo nie chcę robić takich wielkich rzeczy, a potem faktycznie, no co z tym zrobię? Będę znowu pruła, to mi się nie chce kilka razy robić tego samego. Dlatego ta magenta została, ale magenta zawsze jest jakaś taka w modzie. Sukienka to zawsze można wybrać. O rany boskie, to nie, trochę nie ten kolor. O rany, zupełnie. No ciekawa jestem, jak ja to wybrałam. No zupełnie, zupełnie nie tak. W opisie było dobrze, a tutaj wyszedł pomarańcz kompletny. No nic, zobaczymy. Już, bo zrobiłam z drugiej strony i to wszystko mi się, tak, to była na męża sweter, to chaos będzie, ale taki czas chaos. Na męża sweter kupiłam włóczkę od Dropsa Andes Mix i to jest włóczka z Peru i to jest 100% wełna. Tak wygląda ta włóczka. Bardzo gruba jest, bardzo gruba. Taka grubaś. Naprawdę gruba włóczka. I ona tutaj jest też na 9, ale ja robiłam na 7 ściągacz i na 8 robiłam górę, bo ściągacz jednak musiał być bardziej zwarty. A odnośnie ściągacza to jeszcze Wam coś powiem. Odnośnie w ogóle ściągaczy. I teraz tak, kupiłam sobie Peach Fuzz Alpaka Silk i od Dropsa. I to jest właśnie ten kolor tego roku, dokładnie ten. Ale chciałam to połączyć, kurczę, z czym ja to chciałam połączyć? Chyba z jakąś bawełną. A może nie? Nie, chyba tak. Co to jest? Co ja zamówiłam w ogóle? Nie widzę tutaj. Takie coś. No przecież to jest taki pomarańcz. Że to mi wyjdzie pomarańczowe kompletnie z tym. O rany, no kompletnie nietrafiony kolor. Zupełnie. No i właśnie to jest to, jak się zamawia. Jak się zamawia z internetu. No i jestem niepocieszona, powiem szczerze. Nie jestem pocieszona z tego koloru, bo to jest taki pomarańcz. A było chyba napisane brzoskwinia. Tak mi się wydaje, że było napisane brzoskwinia. No nic, będę czytała, jak będzie trochę jaśniej, bo zupełnie nie... Etykieta jest taka i nie mogę dojrzeć tych literek, a tu już mam ciemno. W każdym razie tak, z Kid Silkiem trafiłam w 10, jest to kolor roku, czyli taki brzoskwiniowy puch, super kolorek.
Podobno kolor bardzo dobry dla pań po 50 i 60. A to się mieszczę. Mieszczę się w przedziale. No ale wiecie co, trochę jestem zawiedziona. No ale to moja wina oczywiście, no bo tak zamawiałam taki kolor, tak komputer mi przekłamał. No i co? I na koniec jeszcze powiem Wam, że tak, muszę sobie, jak to się mówi, posypać głowę popiołem, bo ja się zarzekałam, że nigdy nie robię ściągacza na mniejszych drutach, na mniejszym rozmiarze drutów niż całą resztę, bo te ściągacze są takie ścisłe. Oczywiście było to doświadczenie z PRL-u, gdzie ta Anilana w ten sposób się zachowywała i ja zawsze robiłam ściągacz i później pozostałą część swetrów robiłam na drutach o tym samym rozmiarze. A teraz się okazało, że tak, zrobiłam to na drutach, ten ściągacz na drutach o rozmiarze tym samym, co tutaj robię, czyli na czwórkach, tak, na czwórkach, a ściągacz miał być na 3,5. I zrobiłam ściągacz i paskudnie wyglądał, naprawdę. I musiałam spruć i zrobić tak, jak jest w opisie. I teraz ten ściągacz wygląda naprawdę fajnie. Tak samo w tym swetrze, tym właśnie, tym pomarańczowym. Też zrobiłam najpierw ściągacz na drutach numer 8 i wyglądał fatalnie to wyglądało. Więc no, nowe doświadczenie zdobyłam. Okazało się, że jednak te nowe włóczki, inne włókna, które teraz się używa, potrzebują jednak zmiany tego rozmiaru drutów i robi się te ściągacze na drutach o mniejszej średnicy i rzeczywiście ma to sens. Więc ja jestem taka, że ja się potrafię przyznać do błędu. Nie jestem taka zatwardziała w tych przekonaniach, bo lubię próbować i rzeczywiście no, okazało się, że nie miałam racji. A w gazetach mają rację, to znaczy te opisy mają rację. To ten sweter jest z opisu Burdy, którejś tam z 2021 roku. I ten wzór jest zaprojektowany przez Langiaps, więc to nie jest mój wzór, wzór był z gazety. Dobry był opis, no muszę powiedzieć, że już jestem coraz lepsza w tych opisach, w związku z tym plany na ten rok, ja nie robię planów, ale tak założenie na ten rok jest kolejny poziom. I w tym roku będę się uczyła robienia skarpetek, bo już tak długo zwlekam z tym. Takie mam właśnie założenie, że w tym roku będę nacisk kładła na skarpetki. Oczywiście jakieś tam sobie sweterki też udziergam. Mam nadzieję, sukienek parę sobie udziergam. I właśnie a propos tych sukienek jeszcze. Zamówiłam sobie włóczkę na sukienkę w Hobby, bo chciałam w końcu zamówić, dostałam kod rabatowy w związku z urodzinami i myślę sobie tak, a dobrze, no to wreszcie tą Dany West od Ani z dziennika Anny P. zacznę robić, bo już to już leży kilka miesięcy. No i co się okazało? Okazało się, że włóczkę, którą chciałam, przeznaczyłam na ten projekt, oczywiście nie ma. Wykupiona, mogłam się spodziewać, ale byłam zaskoczona, jak zobaczyłam wczoraj w sklepie. W związku z tym zamówiłam sobie przepiękną lawendę na sukienkę i będę robiła sukienkę lawendową. Oczywiście poszczególne etapy wam będę pokazywać. Tak. Myślę, że to wszystko na dzisiaj i muszę się zastanowić, co z tym pomarańczem zrobić. No bo naprawdę no taki falstart. To się nazywało albo brzoskwinia, nie morela. Brzoskwinia się to nazywało. No ale spójrzcie, no przecież to w ogóle nijak z tym nie? Nie wiem. Poradźcie coś. To jest dobry kolor na opaleniznę. Tak by podkreślał opaleniznę. Naprawdę.
No ale nic, no myślałam, że dzisiaj zacznę nowy sweter. Nie zacznę, niestety nie zacznę. No ale mam do skończenia jeszcze jeden, drugi, trzeci, piąty, tam dużo rzeczy, także nudzić się na pewno nie będę, a od jutra już chyba normalnie będą sklepy funkcjonować, więc będzie można zadzwonić, będzie można się dogadać w różnych sprawach. No, jeszcze ten 6 stycznia, który jest właśnie też świętem naszym wolnym i potem już normalna szara rzeczywistość, znaczy szara dla mnie kolorowa, ja tam lubię działać, a jak są dni wolne, to wiadomo, że jak ktoś chodzi do pracy, to się cieszy z tych dni wolnych, ja mam zawsze dzień wolny, bo ja pracuję w domu, to ja tego tak nie odczuwam. No tak, ale do rzeczy, ja na koniec jeszcze raz ponawiam życzenia dla Was, wszystkiego dobrego w tym 2024 roku. Niech Wam wszystko sprzyja i do zobaczenia wkrótce. Pa, pa. Przed chwilą mówiłam, jaki falstart popełniłam, zamawiając włóczkę, a tu mała aktualizacja. Wspominałam, że bardzo się cieszę, że już te święta się kończą, bo można zadzwonić i dopytać, domówić różne rzeczy, dogadać, nie że domówić, że zamówić, ale dogadać różne rzeczy. Ja bardzo nie lubię pisać SMS-ów, maili wysyłać, no po prostu nie lubię tego. Wolę taką bezpośrednią rozmowę i nie dawała mi spokoju ta włóczka. I po nagraniu filmu oczywiście sprawdziłam w internecie i okazało się, że zamówiłam zupełnie coś innego, a coś innego do mnie przyszło. No oczywiście gorączka przedświąteczna, ja to rozumiem wszystko. Ktoś się pomylił w pakowaniu i dostałam nie to, co zamawiałam. W związku z tym widzieliście taki ogromny zawód. I jeszcze jedno na początku sprostowanie, bo zaraz zrobię unboxing i zobaczymy, czy to, co zamówiłam, będzie pasowało do tej włóczki, o której mówiłam, że jest kolorem roku, czyli peach fuzz, taki brzoskwiniowy puch. I to nie jest kid silk. Też się pomyliłam oczywiście, bo dla mnie to takie moherowate, to kid silk. To jest, proszę ja Was, brushed alpaka silk, czyli alpaka. No tak. To jest alpaka i taka jest etykieta, również od Dropsa. I to jest kolor 37. To jest kolor 37. I teraz otworzę tą przesyłkę. Mam nożyczki, mam pudełeczko. Nie jest otwarte. Wczoraj biegłam do paczkomatu. Myślałam, że nagram od razu, ale no niestety pogoda była taka fatalna, że po prostu no nie mogłam tego nagrać. No, ale okazało się, że po prostu pani, która tam obsługuje ten sklep, była szalenie miła, wyprzepraszała. No oczywiście ja przyjęłam przeprosiny i dla mnie to nie jest jakiś problem, jeżeli ktoś się pomylił, a nie ja. No dla mnie byłby chyba większy problem, gdybym to ja się pomyliła, no ale pani oczywiście uznała to i wysłała, jeszcze zanim ja wysłałam tamtą pomarańczową włóczkę, w ogóle to była bawełna, a ja nie zamawiałam 100% bawełny, tylko no właśnie, i to jest taki kolor. Widzicie, ja to już odpakuję. To jest włóczka, się nazywa Perla ze Stanley. Nie znam tej firmy. I to jest właśnie taki kolorek brzoskwiniowy. O tak. Taki kolorek z brzoskwiniowy. I to teraz. No, widzicie, to będzie pasowało. Zaraz zobaczę skład, bo nie pamiętam, ale wiem, że to coś jest, nie wiem nawet, czy nie z jedwabiem. Zaraz tą etykietę tutaj spróbuję wyciągnąć. O, nawet się już wyciągnęło. No, czyli widzicie, ze środeczka, no to już mus tam chociaż próbkę zrobić. Zaraz to spróbuję przeczytać. Co to mamy? No i nie wiem, bo po rosyjsku, a nawet nie, zaraz, koton, czyli 80% bawełna i 20% wiskoza.
czyli bawełna z wiskozą, 50 gram, 145 metrów. Taka etykieta jest, tutaj sobie można przeczytać, o. Także widzicie, zamówienie doszło, ładne, to ładne będzie. Ładne będzie to. Już wiem, jaki sweterek z tego zrobię. Będzie taki, ni to warczkocz, ni to liście z ażurkiem takim leciutkim, rozpinany sweterek. Taki rękawek 3/4, też z gazety. Tak, także tyle odnośnie tak zwanego uzupełnienia wiadomości. Bardzo się cieszę, że jednak, tak jak widziałam na ekranie, to rzeczywiście dobrze wybrałam. I i w ogóle zamówienie zrobiłam, bo nie powiedziałam nawet gdzie. Zamówienie zrobiłam za namową Ani z kanału Anka Otulanka, która reklamowała sklepik.pl. Tak się nazywa, sklepik.pl. Sklep-ik.pl. Podlinkuję Wam. I rzeczywiście wysyłka była ekspresowa, także no ja się nie mogę doczepić, no bo faktycznie błąd błędem, ale reakcja na ten błąd i komunikacja była naprawdę bardzo szybka. I tak jak mówię, lotem błyskawicy dostałam tą wódkę, którą faktycznie zamawiałam i za którą zapłaciłam. Także polecam Wam akurat to miejsce do zrobienia zakupów. I no i to wszystko. Mam nadzieję, że niebawem kolejny filmik będzie dostępny. A ja Wam jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego, żeby pogoda się zmieniła, bo leje u mnie od chyba 3 dni i trudno wstrzelić się w taki czas, gdzie nie pada, żeby z pieskiem wyjść, a wiecie, że mam psa mojego i po prostu ten pies jest dość wymagający, więc spacer, czy leje, czy nie, to trzeba po prostu odrobić, a dla mnie też, dla zdrowia jest dobrze, także ja nie narzekam. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia wkrótce, pa, pa.